Dzień dobry Państwu, mamy idealną pogodę listopadową, piękna aura, a że jesteśmy już w okolicach 11 listopada, w związku z tym dzisiaj garść informacji na temat sytuacji związanej z ruchami niepodległościowymi w Wielkopolsce na pograniczu ówczesnym polsko-niemieckim. Cofamy się wstecz praktycznie o 100 lat. Oczywiście na kartach historii najbardziej zapisała się data 26 grudnia 1918 roku, kiedy to do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski, wybitny polski mąż stanu. Oczywiście jest to symboliczna data wybuchu, rozpoczęcia powstania wielkopolskiego, które bardzo szybko rozprzestrzeniło się na ówczesną prowincję poznańską, swoją eskalację. Oczywiście powstanie miało w zachodniej części prowincji i reperkusje z tym związane to oczywiście późniejsze mediacje polsko-niemieckie i powstanie również granicy polsko-niemieckiej, która przebiegała niedaleko granicy demarkacyjnej wytyczonej po walkach powstańczych. Ale oczywiście zanim do tego doszło, Polska, w zasadzie polski naród był rozgrywany przez zaborców na różne sposoby. I gdybyśmy się cofnęli jeszcze do początku I wojny światowej, mamy tutaj edykt wielkiego księcia rosyjskiego Mikołaja Mikołajewicza, który deklarował, że utworzy autonomię polską. Duże nadzieje Polakom również dawał brytyjski mąż stanu Sir Edward Grey, który mówił, ażeby Polskę utworzyć na zgliszczach państwa przede wszystkim niemieckiego. Również rok 1916, listopad, to jest moment, kiedy kaiserowie Austro-Węgier oraz Cesarstwa Niemieckiego decydują o utworzeniu Królestwa Polskiego, które jak wiadomo będzie królestwem marionetkowym, będzie pewną fasadą wobec państwa niemieckiego. No i w końcu słynna deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych USA Woodrow Wilsona, 14 punktów, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych opowiada się za tym, ażeby Polska jako naród mogła się samostanowić zupełnie zgodnie z wykładnią nikogo innego jak Włodzimierza Ilicza Lenina. Prezydent Stanów Zjednoczonych opowiada się za tym, ażeby Polska była krajem suwerennym, krajem z dostępem do morza i przede wszystkim krajem, który ma być oparty na zasadach demokracji zachodniej. No i to były te główne cele, które przyświecały odbudowie państwa polskiego. Na pierwszy cel naszej podróży nieprzypadkowo wybraliśmy sobie Międzychód, dlatego że właśnie w obrębie tego powiatu, ówczesnego powiatu Kreis Birnbaum w prowincji poznańskiej, miała miejsce dosyć skomplikowana sytuacja społeczna, dlatego że wschodnia część powiatu to część, która odznaczała się przewagą żywiołu polskiego, natomiast ta część przede wszystkim z miastem stołecznym, czyli Międzychodem na czele, odznaczała się przewagą ludności niemieckiej. Jednakże tuż po 11 listopada sytuacja społeczno-gospodarcza w mieście zwiastowała temu, że zarówno Polacy, jak i Niemcy będą musieli tutaj choćby przez pewien czas w pewien sposób koegzystencjonować, dlatego że sytuacja związana z rynkiem aprowizacyjnym czy też z opałem była na tyle trudna, że należało znaleźć jakąś wspólną nić porozumienia. W raporcie sytuacyjnym z 10 listopada 1918 roku burmistrz niemiecki Gerlach relacjonował, że w mieście panuje względny spokój, aczkolwiek ze strony polskich mieszkańców zaczęły być odczuwalne różne zaczepki w stosunku do Rady Miejskiej czy też innych notabli. Jednakże postanowiono, ażeby Rada Żołnierska oraz Rada Robotnicza, jakie się zawiązały tutaj w mieście, były radami mieszanymi i to był jedna z takich wyjątkowych sytuacji, jeśli chodzi o miasta właśnie pogranicza wielkopolskiego. Sytuacja nieco zaczęła się zmieniać w momencie, gdy Polacy obwieścili, że zorganizują wybory do rad ludowych powiatowych. Wtedy to też Niemcy zaczęli coraz głośniej tutaj naciskać na to, ażeby Międzychód jednak w kontekście przyszłych rozwiązań pokojowych pozostał przy stronie niemieckiej. I summa summarum to było też zarzewie konfliktu, jaki rozpoczął się już w grudniu 1918 roku właśnie w tym oto mieście.
A żeby móc zaprowadzić skuteczny porządek w mieście, zorganizowano również patrole milicji i również z początkiem stycznia roku 1919 ze Skwierzyny ściągnięto kompanię oddziału Grenzschutzu, czyli Straży Granicznej Niemieckiej pod dowództwem kapitana Belkego, który, jak piszą współcześni historycy, objął właściwą władzę nad miastem, ażeby tutaj zapanował względny spokój. Sytuacja związana z powstańcami rozwijała się w powiecie międzychodzkim bardzo dynamicznie. Już 8 stycznia 1919 roku oddziały powstańców kierujące się ze strony Szamotu oraz Pniew dotarły do Sierakowa. W Sierakowie udało się opanować ważne obiekty instytucji publicznych, m.in. Urząd Telegraficzny, Pocztę, i istniała bezpośrednia obawa, że powstańcy również tutaj dotrą do Międzychodu. Nie były to wcale małe siły, bo liczyły około 200 uzbrojonych osób, natomiast siły o łącznej liczbie około 800 osób miały zająć ostatecznie linię Zatom - Kamionna. Niewątpliwie powstańcom zależało również na uchwyceniu ważnej strategicznej linii kolejowej z Bąszyń Międzychód. My teraz akurat jesteśmy przy nieco zapuszczonym niestety obiekcie dworcowym w Międzychodzie. Cała ta linia była ważna zarówno dla Polaków, jak i dla Niemców, ale siłą rzeczy oddziały powstańcze nie były w stanie jej w pełni opanować. W związku z tym dochodziło tutaj w okolicy do różnych aktów dywersji, m.in. pod Gralewem polscy powstańcy rozkręcali tory. Sytuacja w powiecie rzeczywiście była zła, o czym informował raport, który 10 stycznia 1919 roku wyszedł z Międzychodu. I brzmiał on tak. Polacy doszli do wniosku, że dostaną tylko przeważające polskie fragmenty prowincji poznańskiej. Ale ponieważ chcą całej prowincji, starają się wziąć całą w swoje ręce przez zamach stanu przed Kongresem Pokojowym, a tym samym chcą postawić ententę przed faktem dokonanym. Dało im to jednocześnie możliwość zablokowania wyborów do Zgromadzenia Narodowego, na podstawie których można byłoby łatwo określić proporcje głosów z zachodnich powiatów prowincji. Spekulowali na temat obecnej nieszczęśliwej sytuacji Prus i ich militarnej klęski. Ponieważ chcą mieć Pomorze aż po Słupsk, wówczas Stolp, Prusy Zachodnie, Śląsk i Poznań potrzebują bardzo dużej ilości żołnierzy, aby osiągnąć cel. Aby jednak szerzyć strach, organizują patrole i bandy. Dość nieprzyjemna sytuacja tutaj, zwłaszcza w powiecie międzychodzkim. Nasza Straż Graniczna w Poznańskim Zachód ma teraz za zadanie podjąć energiczne kroki w celu stłumienia tego wręcz polskiego powstania. I tu należy skompletować średniej wielkości oddział, ale taki, który pokaże przeciwnikom zęby. No i jak pokazano te zęby, pokazał nieodległy przypadek Kamionnej, do której właśnie się udajemy. Mówiąc o powstaniu wielkopolskim, w tej części Wielkopolski nie sposób zapomnieć o Kamionnej, która jest miejscowością bardzo ciekawą i warto tutaj zboczyć, jadąc przede wszystkim w kierunku na Poznań, choćby z tego względu. Po pierwsze, przepiękny kościół późnogotycki z pięknymi, bogato zdobionymi szczytami. Po drugie, również świadectwa związane z powstaniem wielkopolskim, o których sobie za moment opowiemy. Ale może najpierw o tym, co miało tutaj miejsce w styczniu i lutym roku 1919. Otóż 16 stycznia roku 1919 Niemcy błyskawicznie zajęli wieś, po czym zupełnie rozochoceni sytuacją nie przygotowali posterunków. Posterunki te zostały później szybko zaatakowane przez oddziały polskie i tutaj należy wziąć pod uwagę pewną dysproporcję sił, dlatego że siły niemieckie liczyły około 300 żołnierzy wspieranych artylerią, natomiast po stronie polskiej zaledwie 80 powstańców, którzy dysponowali zaledwie 2 CKM-ami. Oddziałom powstańców udało się opanować wieś, przepędzono stąd Niemców, rozgorzała w zasadzie walka. Poległo kilku powstańców, jednakże w późniejszym czasie również miejscowość była też areną kolejnych takich wydarzeń zbrojnych, a one miały miejsce już na początku lutego 1919 roku.
Krajobraz, który mamy przed sobą, na pewno był świadkiem wydarzeń w roku 1919. Kolejne takie wydarzenia rozegrały się tutaj na początku lutego 1919 roku, kiedy nastąpił kolejny szturm żołnierzy niemieckich na wieś, na posterunki polskie. Atak został odparty i w tym taką niepośrednią rolę odegrała kompania, która była dowodzona przez mieszkańca Tuczęp, miejscowości nieopodal nas, Walentego Jędrzejczaka. Jest to jedna z dwóch postaci, które są związane właśnie z walkami powstańczymi w obrębie Kamiennej. Pierwszą postacią, o której jeszcze nie wspomniałem, był Wincenty Nowaczyński, mieszkaniec Kamiennej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, powstaniec wielkopolski, oficer Wojska Polskiego, który został zamęczony w II wojnie światowej w Poznaniu. Kilka lat temu został podniesiony jego stopień wojskowy do stopnia generała brygady. No i tutaj na marginesie mogę jeszcze dodać, że z tej rodziny również pochodził Zygmunt Nowaczyński, notabene mój wujek, świetny gawędziarz, pierwszy powojenny taksówkarz w Sulęcinie. Ale wracając też do kolejnej historycznej postaci, do Walentego Jędrzejczaka, trzeba wspomnieć, że obrona, która tutaj miała miejsce, obrona Kamiennej 2 lutego 1919 roku, była na tyle skuteczna, że już niebawem na mocy rozkazu generała Dowbor-Muśnickiego kompania dowodzona przez Jędrzejczaka została nazwana Zuchami Kamiennej. W Kamiennej są jeszcze dwie reminiscencje związane z powstaniem wielkopolskim. Pierwsza, nieopodal tego cmentarza, na którym stoję, to nietypowy pomnik w kształcie trapezu poświęcony powstańcom wielkopolskim, pomnik postawiony w roku 1966 przy szkole tzw. tysiąclatce. Natomiast w obrębie tej kwatery znajdują się tablice i na zaledwie 5 tablicach znajdują się nazwiska osób poległych właśnie w tych oto okolicach. Wydaje się, że bardziej skomplikowana sytuacja, przede wszystkim społeczna i militarna, niż w powiecie międzychodzkim panowała w powiecie sąsiednim międzyrzeckim. I tak też się stało, że na wysokości jezior obrzańskich ukształtowała się linia obrony formacji niemieckich, które tutaj były kierowane i koordynowane przez właściciela lokalnego majątku, hrabiego Wilhelma zu Donę. Z jego zresztą inicjatywy zawiązała się trzecia kompania Grenzschutzu, która zajęła tutaj pobliskie pozycje. A jako ciekawostkę też można nadmienić, że właśnie w te okolice specjalnie z Gorzowa skierowany został oddział kierowany przez wicefeldwebla Szulicza, który pod sobą miał 48 żołnierzy. Hrabia Wilhelm zu Dona był właścicielem tego okazałego majątku wybudowanego pod Pszczewem, majątku Hiller-Gertringer. Po wojnie był jednym z głównych przedstawicieli paramilitarnej organizacji kombatanckiej Stahlhelm. Był również człowiekiem, który niezbyt dobrze zapamiętany został przez polskich mieszkańców Pszczewa. No i może dlatego tutaj w miejscowości nigdy nie miały miejsca walki powstańcze. Ziemiaństwo niemieckie to w ogóle wątek, który zasługuje być może na szersze omówienie w zupełnie odrębnym odcinku. Ale wspomnieć należy tutaj jeszcze o jednej postaci właśnie związanej z tymi okolicami, postaci, której przypisuje się formowanie lokalnego Grenzschutzu. Jest to postać Alberta von Hasa-Radlitz, rodziny, która miała swoje pruskie, jak i polskie również konotacje, ale to była już rodzina, która na początku XX wieku niewątpliwie ciążyła ku pruskim tradycjom, ku pruskiej administracji. Z Albertem von Hasa-Radlitz historia jest taka, że w trakcie działań powstania wielkopolskiego uczestniczył on w akcji ratunkowej lotników, którzy zostali zestrzeleni na wysokości miejscowości Kaliska, spieszył im z pomocą. Następnie został pojmany, został uwięziony w Nowym Tomyślu i przewieziony do Cytadeli Poznańskiej. Po kilku dniach zmarł, ponieważ uczestniczył w akcji rebelii, został zatłuczony serią uderzeń z kolb karabinów.
Powstanie Wielkopolskie formalnie miało zakończyć się porozumieniem zawartym w Trewirze 16 lutego 1919 roku, ale to było niestety tylko wszystko w kwestii formalnej, ponieważ zarówno polska, jak i niemiecka strona w ogóle nie myślały o zawieszeniu broni. Cały czas, zwłaszcza na odcinku południowym frontu, dawnego frontu powstańczego, trwały walki. Mam tutaj na myśli takie miejscowości jak Zbąszyń, Nowa Wieś Zbąska. Tam trwały zażarte walki, w okolicach Międzyrzecza już wówczas niewiele się działo i summa summarum ostatnie epizody związane z działaniami zbrojnymi, zwłaszcza z akcjami zaczepnymi kierowanymi ze strony niemieckiej, miały miejsce jeszcze na początku września 1919 roku. Oczywiście walki, o których przed chwilą wspomniałem, miały miejsce już kilka miesięcy po podpisaniu traktatu wersalskiego, ale właściwe porozumienie kończące wojnę polsko-niemiecką, bo tak to należy nazwać, Niemcy dopiero ratyfikowały w styczniu roku 1920. Skutek tych wszystkich walk był taki, że powiat międzyrzecki uszczuplił się na korzyść strony polskiej mniej więcej o 1/3 swojej powierzchni sprzed roku 1919. I również do tego właśnie miejsca, do Obrzyc, wówczas stanowiącego zupełną odrębność administracyjną, przeniósł się sejmik prowincjonalny późniejszej prowincji Marchia Graniczna Poznańskie, Prusy Zachodnie oraz siedzibę tutaj swoją też sobie ustanowił starosta krajowy, który miał pod swoją kuratelą takie obiekty użyteczności publicznej, jak na przykład szkoły, jak na przykład różne zakłady lecznicze i również część tutaj wówczas zajętą na potrzeby szpitala psychiatrycznego. Poza Kamionną, która jest miejscowością niewątpliwie dobrze rozpoznaną, opisaną w kontekście działań powstańczych, dzisiaj zajęliśmy się okolicami takimi mniej znanymi, mniej nagłośnionymi, jeśli chodzi o walki, ale myślę, że jeśli chodzi o inne tereny, inne obszary związane właśnie z powstaniem wielkopolskim, być może będzie jeszcze kolejny pretekst do spotkania się choćby nawet w okolicach Zbąszynia czy też Wolsztyna.